ringu już się zakotłowało, ale oficjalne starcie dopiero przed nami. W drodze na ring William Regal, a w ringu obecny mistrz Stanów Zjednoczonych Daniel Bryan. Pojedynek jeden na jednego. No, można by powiedzieć, że prawie pojedynek międzypaństwowy. Jak wiemy, William Regal reprezentuje Wielką Brytanię. Podkreśla to na każdym kroku. A tu Daniel Bryan, amerykański cowboy, prosty chłopak. Uśmiechnięty, ale jakże skuteczny ostatnio. Wow, ale ładny wymyk. Bardziej na rybaka wygląda. Może i być i ryba. W końcu jest tam trochę tej wody. William Regal, to cwaniaczek ringowy, musi uważać na niego. Oj, proszę, i znowu taka przerzutka, jeszcze utrzymując rękę. I teraz dźwignia, no jest zdecydowanie większy, silniejszy. No ale proszę, co robi Daniel Bryan? Oglądamy starcie gości, którzy mają naprawdę spore doświadczenie, jeśli chodzi o grappling, o chwyty, zapasy. Jednak trzeba dodać, że Daniel Bryan doskonale też radzi sobie w akcjach strikingowych, atakuje w locie. Także no William Regal, przyznasz, będzie miał pełne ręce roboty. O, dokładnie, jest przede wszystkim szybszy. To jest ogromny atut, no ale nie może próbować się właśnie wchodzić w takie bezpośrednie starcia, bo tu od razu widać tą różnicę. Ale jak ze złością ruszył i momentalny cios, a teraz oddaje mu dokładnie te same kopnięcia, które sam wcześniej zainkasował. No, widzimy siostry Bella zadowolone. Ale cała seria kopnięć. Siostry Bella wspierają Daniela Bryana, ale on doskonale też, myślę, dawałby sobie radę i bez nich, ale oczywiście doping takich pięknych bliźniaczek oczywiście mobilizuje go, Andrzej, przyznasz. No ładnie, ale może też się zdekoncentrować. Tutaj proszę bardzo, chwila nieuwagi, nadział się na potężny clothesline i już się główka kiwała. William Regal teraz stara się utrzymać kontrolę nad Danielem Bryanem. Zablokował mu podbródek, akcja jednak jest przy linach. Może to wykorzystać Daniel Bryan, sędzia przy nich. Obserwuje wszystko Bryan. No i można się spodziewać, że za chwilę ruszy z kontrą. Są już na nogach, a teraz Daniel Bryan może zaatakować. I to właśnie robi. Spójrz, wynosi Williama Regala. Ale w jaki sposób, trzymając głowę, ale William Regal nie wypuścił głowy. I to było najmądrzejsze. No bo tak, to już by dawno lądował, a teraz cały czas trzyma ręka, głowa i to jest niebezpieczne. Dobrze, już teraz Daniel Bryan stał, teraz ma szansę, już powinien cios wyprowadzić, bo nie powinien właśnie w takie siłowanki się bawić z Williamem, proszę. William samymi rękami zaciąga go i rzuca przez siebie, a teraz cała seria ciosów z łokcia. Houston, mieliśmy okazję porozmawiać z Williamem Regalem. Powiedział nam co nieco odnośnie swoich korzeni, jeśli chodzi o zapasy. No tak, to prawda. Chwalił się, że ćwiczył zapasy. No może czegoś tam na zimę, ale widać, że zna te sztuczki, zwłaszcza przerzucanie przez siebie, trzymając za ręce, a teraz potężnie całym ciężarem ciała wpasował się w Williama Regala i proszę, i znowu ciekawa sytuacja. No trochę niepotrzebnie go lekceważy, trzeba przyznać, nie? Już miał szansę. Bardzo sprytnie docisnął ramiona Daniela Bryana, kolanami przypiął, ale no Daniel Bryan sobie z tym poradził z łatwością. Teraz William Regal stara się kontrolować, stara się przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby Daniel Bryan ruszył z ofensywą. Może o to mu chodzi, może też chce przy okazji osłabić Daniela Bryana, ale on znajdzie sposób na to. Prosta akcja i podbródkowy William Regal. Teraz już wydawało się, że może tracić kontrolę na tym, co dzieje się w ringu, ale jest jeszcze jeden za jeden. Cios za cios i teraz pytanie, który jest bardziej odporny na ataki. Wygląda na to, że jeden i drugi to twardzie. Coś niesamowitego. Tam widzieliśmy, panie były zmartwione, ale chyba teraz już inicjatywę przejął Daniel Bryan. No ale proszę, trzeba było jedno słowo i niżej. Teraz i zaciągnie, nie, wyszedł. A teraz potężne uderzenie z tyłu. No, no, no i już będzie niebezpiecznie. Nie, może nie być dobrze, ponieważ już William Regal starał się zapiąć Regal Stretch, ale teraz wynosi Daniela Bryana, jednak nie jest w stanie chyba wykonać pełnego rzutu.
Chicken Wings, ale teraz doskonale wydostaje się Daniel Bryan. Może być, jak niewiele brakuje. Może być Lebellak. William Regal broni się. Jeszcze teraz tylko ta ręka. I będzie po wszystkim. I czy uda się? Oj, tak jest. Błyskawicznie zapina. I jest po wszystkim. William Regal zmuszony do poddania. Odklepuje. I Daniel Bryan opuści Raw zwycięsko. No i po raz kolejny jego dźwignia zwycięża. Tam widzieliśmy, no zapiął mocno lewą rękę. Niebezpiecznie. Tam, no właśnie, Regal się trzyma, bo tam było, no, ona była mocno wykręcona. No ale to zadecydowało o tym, że właśnie mistrz Stanów Zjednoczonych zwycięża w tym pojedynku, ale ładnie się zachowuje. William Regal, klasze, jak prawdziwy lord. I teraz pytanie, czy coś miał jeszcze do dorzucenia, czy to faktycznie taka gra fair play? O proszę. Warto było zwyciężyć. To ja też. No teraz, żeby się dziewczyny nie pobiły o niego. Jest w szoku.